To ten temat zamykamy. I teraz jeszcze, proszę Państwa, dwa tematy ostatnie. Pierwsze to będę prosił Pana Leszka, żeby mi trochę pomógł. Ponieważ byliśmy ostatnio na spotkaniu z bokserami wokulskimi, z trenerami, którzy mają ambitne plany, a są bardzo traktowani po macoszemu w Nowej Hucie, a z tą pomocą są związani od naprawdę 30-40 lat. Proszę przybliżyć tą działalność, bo wiem, że Pan długo z nimi współpracuje. Znaczy może niedługo, bo dopiero drugi rok. To są ludzie, którzy, tak jak przewodniczący wspomniał, związani z boksem w Nowej Hucie od 40-50 lat. W sumie starsi weterani boksu. Odszedł ostatnio znakomity bokser Jędrzejewski. I ubywa tych ludzi. Chcą coś zrobić dla mieszkańców Nowej Huty. Przede wszystkim ogarnąć tą młodzież, dzieci, młodzież, która jest tak traktowana przez niektórych po macoszemu. Chcą chłonąć tą młodzież, nawet tą trudniejszą młodzież, żeby zainteresować przynajmniej na tym początkowym etapie właśnie takim sportem ogólnorozwojowym, ale z myślą o kontynuacji potem kariery bokserskiej. Jest to grupa kilkudziesięciu takich osób, ale kilkunastu bardzo zaangażowanych. No, borykają się z wieloma problemami. Nie tylko z lokalem, nie tylko z środkami, z próbą zdobycia środków poprzez granty i tak dalej. Chcieliby mieć własny ring, bo w Hutniku niestety ciężko się tam wcisnąć, mimo że walczyli na tym ringu sami osobiście. Więc takie są to różne przepychanki, układanki. Ja myślę, że myśmy tutaj zadeklarowali, jeżeli będzie szansa jakakolwiek pomocy, czy ze strony naszych dzielnic nowohuckich, czy organizacji jakiejś tam imprezy znaczącej, czy poprzez radnych miasta Krakowa, czy ewentualnie posłów naszych, to oczywiście będziemy się starać pomóc tym ludziom. Więc myślą o tej perspektywie objęcia tej trudnej młodzieży czy dzieciaków tą opieką. Trenują w szkole na Kalinowym, w kampusie Kalinowym. Tam mają swoją bazę, taki prowizoryczny ring. W związku z tym myślę, że na tym etapie, na jakim my jesteśmy w tej chwili, to my możemy tylko, mówię, od czasu do czasu czymś ich tam wspomóc, czy finansowo, jeżeli będziemy mieć te środki. Natomiast bardziej, powiedzmy sobie, muszą zabiegać o sprawy grantów, nawet w Ministerstwie Sportu powiedziałem. No i w tym temacie tam zadeklarowałem jakąś pomoc. Natomiast jeżeli ktoś będzie miał pomysł z naszych radnych, oczywiście bardzo chętnie tutaj podejmiemy takie działania. Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj jeszcze rozmawiałem z panem Grabczyńskim, czyli prezesem Uchwaty, bo w ogóle... Znaczy problem też jest inny. Oni na prośbę, my współpracują z Hutą i bardziej są związani z innymi dzielnicami, to na spotkania i na jakieś reakcje to chyba tylko 15 im odpowiedzialni. Są bardzo wygoryczeni z tego powodu. A faktycznie, no walczą z tą taką trudną młodzieżą, w cudzysłowie walczą. Naprawdę ciężko, nie wiadomo jaki powód do końca. Tutaj takie dwie sugestie były. Proszę Państwa, w różnych środowiskach się poruszamy, z różnymi ludźmi rozmawiamy. Oni na przykład padła taka sugestia, na Strusia trenują w gimnazjum 42, o co by chcieli. Na przykład brakuje im lustra. Jeżeli pytanie się ktoś zna, szefostwo klaszcze, żeby poprosić o lustra. Jeżeli Państwo macie, ja zaobligowałem się, że dzisiaj na sesji to przekażę. Jeżeli ktoś ma jakiś na przykład znajomy, żeby takie lustra zdobyć. Drugie, to oni powiedzieli, no, że potrzebny im był taki profesjonalny ring. On kosztuje 25 tysięcy złotych. Wydawało mi się, że no, to nie jest jakaś kwota, to była absurdalna, wielka. Ale dla nich to są kolosalne pieniądze. Ale do czego zmierzam? Proszę Państwa, oni stwierdzili, że jeżeli by był jakiś fachowiec, który by im pomógł wybudować taki ring,
oni służą wiedzą, doświadczeniem, no to też spada ta cena drastycznie na dół i dlatego jeżeli macie jakichś ludzi, którzy chcą na przykład inwestować, bo robi się coraz bardziej, kiedy ostatnią wartę waha, znaną taką dyscypliną sportową, to bardzo proszę dać jakiś znać, czy to panu Leszkowi, czy tutaj w dzielnicy. To jest taka prośba. No zobaczymy, no, ze swojej strony co można powiedzieć. Na pewno mogą przyjść na nasz festiv i pokazać, co robią, pokazać, że taki klub istnieje, że zapraszają serdecznie do klubu, tak jak zrobili to źródło. Powiedzieć, że na pewno skorzystają, dać artykuł do naszej gazetki o istnieniu, żeby ktoś w ogóle wiedział, gdzie się ma zgłosić.